Halo, halo. Bardzo, bardzo się cieszę, że się z Wami spotykam dzisiaj. Bardzo się cieszę, że będziemy razem pracować, bo mam Wam dzisiaj coś specjalnego do powiedzenia. Zastanawiałam się w ogóle nad tym live'em. O, patrzcie, będzie podwójnie być może. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Kto ze mną jest? Kto ze mną dzisiaj jest? Poniedziałek. Ja wróciłam z malutkich ferii z moimi dzieciakami i z mężem i z różnymi znajomymi. Jestem świeża, wypoczęta, a wy? Co tam u was? Czy dzieciaki zdrowe? Czy jesteście przed feriami, w trakcie ferii, po feriach? Co się u was dzieje? Ja uwielbiam te Facebook Live'y, też z tego powodu, no, głównie z tego powodu, że mogę mieć z wami kontakt na żywo, możemy sobie porozmawiać, chociaż w takiej formie. Nie zawsze możemy się spotkać, prawda? Ale możemy włączyć, nawet jeśli nie oglądasz tego na żywo, tylko odsłuchujesz później. Cześć Magda, to bardzo, bardzo się cieszę, że się widzimy, że się możemy spotkać, że mogę z wami porozmawiać. To jest dla mnie taki naprawdę no, super kontakt wtedy, kiedy prowadzę taką działalność. Widzimy się online, spotykamy się online. Ale też trochę na żywo. Widzę, że już jest Magda. Kto jeszcze nas ogląda? Dajcie znać, kto nas ogląda. A ja Wam opowiem, czym się dzisiaj będziemy zajmować. Otóż, sytuacja wygląda tak. Większość z Was, wiele z Was zrobiło test, czy jestem swoją przyjaciółką, bo taka wewnętrzna przyjaciółka to jest taka osoba, która nas wspiera. To jest ktoś, kto nas patrzy. Cześć Iza. Cześć Ania. Cześć Monika. O, Karolina też nas ogląda. Wow, coraz nas więcej. Tak bardzo się cieszę. Wewnętrzna przyjaciółka to jest ktoś taki, który nas wspiera. To jest ktoś, kto mówi: wiesz co, dziewczyno, naprawdę było, jesteś po ciężkim weekendzie. Zasługujesz na to, żeby usiąść na 3 minuty, bo nie masz więcej czasu, dziewczyno. No nie masz, no trudno. Takie jest życie, taki jest czas, że masz teraz 3 minuty tylko na to, żeby odpocząć, ale weź sobie te 3 minuty. Usiądź sobie i to będą Twoje 3 minuty. I zamknij oczy na chwilę, wyłącz się, niech sobie dzieci skaczą, niech się wysmarują, czym tam chcą. Cokolwiek, prawda? O, cześć Basiu, cześć Kasiu, Kasi Szpital, Magda, Monika. Będę się z Wami witać, zerkać tutaj, to jest zawsze takie interaktywne. No i tak wygląda sytuacja czasem, że nie mamy przestrzeni dla siebie, ale przyjaciółka wewnętrzna to jest ktoś taki, kto właśnie wtedy mówi: już co, zrobię ci kakao. Tak, zasługujesz na kakao, bo kakao to jest coś, co się robi ludziom, którzy potrzebują wsparcia. A wewnętrzny krytyk to jest ktoś taki, kto mówi: wiesz co, nie, no jesteś do niczego, wszyscy dają radę, a ty nie, no jak możesz się tak nad sobą jeszcze użalać, no. A tymczasem, tak jak ostatnio mówiliśmy, moment użalania się nad sobą, takiego chwilę, chyba na webinarze to ostatnio mówiłyśmy, tak przez chwilę, to jest moment, kiedy po prostu czasem tego potrzebujemy. Potrzebujemy poczuć i usłyszeć: ojeju, jest źle, tak, jest mi dzisiaj smutno, jestem niewyspana, potrzebuję przytulenia, potrzebuję. Tak, bo jak sobie uświadamiamy to, czego potrzebujemy, to wtedy ta przyjaciółka, ten nasz ktoś, kto o nas dba, możemy. Jogurt prosto z wiaderka. Cześć, tak was dobrze tutaj czytać. Naprawdę, uwielbiam to. Ta wewnętrzna przyjaciółka to jest ktoś, kto wtedy może was poklepać po plecach i powiedzieć: tak, weź to, czego potrzebujesz. Okej, ja wiem, nie zawsze możemy po prostu upaść na łóżko i zasnąć na 5 godzin, no bo nie mamy takiej przestrzeni. Ale zawsze jest takie coś, co możesz zrobić dla siebie, nawet w najtrudniejszym momencie. I jak taką przyjaciółkę w sobie bardziej wyhodować? Skąd ją wziąć? Napiszcie mi jeszcze, macie taką wewnętrzną przyjaciółkę? Jak ona jest silna, duża, opiekuje się wami, czy raczej jest malutką dziewczynką i sama potrzebuje jeszcze zaopiekowania? Może potrzebujecie jej w tym pomóc? To jest też bardzo dobre ćwiczenie, żeby wyobrazić sobie taką wewnętrzną przyjaciółkę, wyobrazić sobie, jak ona do was mówi, jak ona do was podchodzi, jak was wspiera. To jak to u was wygląda? Macie czy nie macie wewnętrzną przyjaciółkę, która się wami opiekuje? No, jestem bardzo ciekawa.
Czekam sobie jeszcze tutaj chwileczkę na Wasze odpowiedzi. Jesteście raczej wyrozumiałe dla siebie? Serduszka poproszę, jak jesteście wyrozumiałe dla siebie. Karolina, ja pozwalam sobie płakać, a potem do dzieła. I bardzo dobrze, dzięki Ci, Karolina, że to napisałaś. Tak czasem jest, czasem po prostu potrzebujemy się wypłakać. Za mało ją dopuszczasz do siebie, Ania. Pomocy i umocnienia potrzebuję. Zależy od dnia, mam świadomość, że jest mi potrzebna. Na pewno jest większa niż przy pierwszym dziecku. Super, mam. O, super, bardzo się cieszę. Jak jeszcze, od czego ona zależy? Jest kilka takich, są takie cztery aspekty, które są potrzebne, żeby taka postawa przyjaciółki w nas urosła. I dzisiaj o tych czterech aspektach, i one są związane z odwagą. Zerkam na ściągawkę. Uwaga. Odwaga bycia niedoskonałą. Po pierwsze, odwaga bycia niedoskonałą. Jak oceniasz swoją odwagę bycia niedoskonałą w skali od 1 do 10? Zrobienia niewystarczająco dobrze, ale robienia. Co daje odwaga bycia niedoskonałą? Jak boimy się błędów, zaraz Wam wyślę maila z takim artykułem o błędach, o porażkach, to tkwimy w miejscu i się nie ruszamy. Jesteśmy jak zamrożone i jest taki moment, o super, duża odwaga by się niedoskonałą. Super. Jeśli brakuje nam odwagi bycia niedoskonałą, to boimy się często ruszyć z miejsca, boimy się zrobić jakiegoś kroku, szczególnie jak jesteśmy mamami, bo wiele wtedy rzeczy jest nowych. To jest jedna kwestia. A druga kwestia jest taka, że jeśli jesteśmy przez jakiś czas dzieckiem, no to siłą rzeczy przestajemy zajmować się różnymi rzeczami życiowymi, nie wiem, pisaniem artykułów, pracą zawodową, przestajemy się zajmować, czym my się przestajemy zajmować, wychodzeniem do ludzi, realizowaniem projektów. To jest tak, że jak po prostu tego nie robisz, to skąd masz mieć pewność siebie? Pewność siebie bierze się z tego, że robimy małe kroczki, patrzymy jak one wychodzą, ufamy sobie, że okej, zrobiłam mały kroczek, zaplanowałam coś i to się zrealizowało. Natomiast jeśli tego nie robimy, nie trenujemy pewności siebie, nie trenujemy, nie robimy nowych rzeczy, to ta odwaga bycia niedoskonałą może nam spadać. Jak nam spada, to zaczyna się takie zamknięte koło, że przestajemy próbować i siłą rzeczy znowu nam jeszcze bardziej spada pewność siebie. Więc odwaga bycia niedoskonałą to jest odwaga robienia rzeczy takich, jakie są, akceptowania tego, że na dzisiaj jestem w stanie zrobić X. Ja planowałam na przykład, że ten Facebook Live będę streamować jednocześnie na YouTubie, ale dzisiaj jeszcze mi się to nie udało zrobić. To nie oznacza, że to jest źle, bo jestem tu z Wami, dziewczyny. Ale nie jest idealnie. Mogło być lepiej. A dużo rzeczy mogło być lepiej. I to jest taki, jak ja to robię i to też co Wy możecie robić w ogóle. Jak Wy to robicie? Jak, że macie odwagę? No macie wielką odwagę bycia niedoskonałą. Jak to robicie, że macie odwagę bycia niedoskonałą na 9, Ania, jeśli chodzi o dom na 10? Skąd Ty wiesz, że możesz robić, podejmować ryzyko i nawet jeśli Ci nie wyjdzie, to jest ok. Jestem pewna, że macie dużo swoich fajnych że macie dużo fajnych recept tutaj. Okej. Dziewczyny, na razie jest tylko na Facebooku. Ja będę chciała, żeby to było dostępne też na YouTubie, natomiast zobaczymy, jak nam to wyjdzie technicznie. Pracujemy tutaj z naszą techniczną ekipą. To jest pierwsza odwaga. Odwaga bycia niedoskonałą. Drugi rodzaj odwagi to jest odwaga akceptowanie tego, jaka jesteś. Ja jestem niedoskonała, nie wiem, czy Ty jesteś niedoskonała, to jest jeden aspekt, ale no jestem taka, jaka jestem. Dzisiaj się obudziłam. Z taką ilością energii, z jaką się obudziłam. Działam z taką ilością energii, z jaką działam. Z taką wiedzą, jaką jestem i mam przekonanie i buduję sobie to przekonanie od 5 lat, że na takim etapie, na jakim ja jestem, będę w stanie złapać kontakt z Wami i dać Wam wartość. Bo dla mnie bardzo ważne jest to, żebyście otrzymywały wartość też z tych naszych spotkań. No i teraz
teraz co? Gdybym była 15 razy lepsza w czymkolwiek niż jestem, to być może nie złapałabym takiej relacji z wami, jaką mamy w tym momencie. To, co mówię, być może wtedy by do was już nie trafiało. To chcę powiedzieć, że w każdym momencie swojego życia, tam gdzie jesteś, jesteś w stanie mówić i kontaktować się z ludźmi, którzy do ciebie pasują na tym etapie rozwoju, na przykład zawodowego, na jakim w tym momencie jesteś. Pomyślcie nad tym chwilę. To jest coś, co warto w sobie pielęgnować. Pamiętacie, tydzień temu mówiłyśmy o X-ie, o tym, że jak człowiek się rodzi, to jest w X-ie, jest całkowicie adekwatny, tak? Prawda? Ile wasze dzieci się razy przewracały, żeby się czegoś nauczyć? Ile rzeczy, no, to znaczy, że nie są idealne, tak? Że są niedoskonałe, że czasem mają fochy, czasem. I z jednej strony to prawda, tak jak pisałyście, jesteśmy niedoskonałe, ale jesteśmy dobre takie, jakie jesteśmy, ponieważ z tego miejsca, w którym teraz jesteśmy, jesteśmy w stanie odpowiadać na to życie, które do nas przychodzi, robić kolejne kroki. Zawsze, z każdego miejsca, w którym jesteś, jesteś w stanie zrobić 3 kroki do przodu, jeśli ich potrzebujesz, albo ich nie robić i powiedzieć: OK, jestem tu, gdzie jestem i jest OK. No to jestem ciekawa, co o tym myślisz. O tej odwadze bycia dobrą, taka jaka jesteś. Zaraz powiem jeszcze o drugiej stronie odwagi, bo to jest bardzo ważne, myślę, to bardzo pomoże. Trzecia odwaga, patrzę na moją ściągawkę. Bardzo mocno z tym związana. Odwaga podejmowania ryzyka. Ryzyka, że mi się nie uda, że nie wiem, czy mi się uda. Nie mam stuprocentowej pewności, czy mi się uda. I to jest okej. Odwaga takiego to samo jest traktowania życia jako eksperyment. Nie musimy traktować każdego naszego zadania tak stuprocentowo poważnie. Są obszary, w których mamy pewność sukcesu, tak? Jak planujemy sobie, że ugotujemy zupę pomidorową, to masz pewność sukcesu. No chyba, że brakuje ci jakichś produktów, ale to wtedy wiesz, że to nie jest twoja wina. To nie jest z tobą coś nie tak. Tylko z planem jest coś nie tak. I w ten sposób możemy myśleć o każdym innym obszarze swojego życia. Możemy zaryzykować, tak? Ugotuję zupę pomidorową, nie wiem, nigdy nie gotowałam na przecierze pomidorowym, więc teraz to zrobię, chociaż zawsze gotowałam na koncentracie. To jest jakaś malutkie ryzyko, które w danym momencie podejmujesz. I gdyby tak myśleć o każdym ryzyku, o każdym nowym zadaniu, które wykonujesz w swoim życiu. Jeśli na przykład wchodzimy w interakcję z naszym dzieckiem, chcę, żeby Antek się bardziej angażował w odrabianie prac domowych albo w obowiązki domowe. Wykonuję jakieś procedury, mam jakieś założenia dotyczące tego, co jest potrzebne, żeby to zadziałało, i nie działa. I nie uzyskuję rezultatu. Podchodzę do życia jak do eksperymentu. Pierwsze podejście to jest zawsze eksperyment numer jeden. Wyjdzie czy nie wyjdzie? Jakie to ekscytujące. Czy mi się uda tym razem? Aha, nie udało mi się. Czy jest to kwestia tego, że jest za mało powtórzeń? Bo czasem jest tak, żeby coś zadziałało, to po prostu musimy mieć powtórzenia, a czasem jest to kwestia nauczenia się czegoś więcej, a czasem jest to kwestia, że no nie, no jednak ten przecier pomidorowy to się nie nadaje do tej zupy, którą ja chciałam ugotować. Chciałam inną zupę ugotować. Czyli te kryteria, które ja sobie stawiam, one w ten sposób z tą procedurą się nie realizują. Jaki z tego wniosek? Zmienić procedurę. Zasięgnąć zasobów, nie wiem, nauczyć się czegoś, znaleźć wzorzec. My wszyscy uczymy się przez naśladowanie. To jest oczywiste, jak mówimy o dzieciach. Tak, dzieci uczą się przez naśladowanie. Ale my często boimy się naśladować innych, bo wydaje mi się, no nie, no ja muszę sama tak wszystko wymyślić od początku do końca, muszę sama to zrobić, żeby to miało taką stuprocentową wartość. No to jest mit. Wszyscy uczymy się przez naśladowanie. I nawet jeśli będziesz naśladować i starać się zrobić coś w prawie że idealny sposób, to i tak dodasz swoją wartość, dodasz swoją część. Trochę odeszłam od głównego wątku, ale jakby to jest też związane z odwagą bycia niedoskonałą, to też jest bardzo ciekawe, co my myślimy, że jest niedoskonałością. Bo to, co dla nas jest niedoskonałością, dla kogoś może być ogromną wartością. I teraz mała dygresja, to jest bardzo ważne, teraz mi przyszło do głowy. Ludzie nie mają zalet i wad. Nie ma czegoś takiego jak zalety i wady. Są cechy. I cechy w konkretnej sytuacji okazują się zaletą i wadą. W kontekście celu, jaki sobie stawiasz. Na przykład,
Ja jestem bardzo niecierpliwa. I bardzo mi zależy na skuteczności. I jak jestem na zajęciach, które są bardzo procesowe, albo prowadzę takie warsztaty, to czuję się w tym niekomfortowo. Czyli mogę powiedzieć, że moja niecierpliwość, moje podejście do skuteczności, moja taka celowość działania jest tutaj wadą, bo mi nie służy, bo czuję się z tym źle. Ale w wielu innych sytuacjach ta cecha, szybkość działania, skuteczność jest bardzo dobra, konstruktywna. Albo mam wiele, wiele pomysłów, mnóstwo pomysłów, ale część z nich tylko wdrażam w życie. No tak, no to jest wada, moje pomysły mnie rozpraszają. Cały czas mam nowe pomysły, cały czas coś tam notuję, tak? A część z nich wdrażam w życie, na przykład w formie takiego Facebook Live'a. No to czy taka pomysłowość to jest zaletą czy wadą? Zależy od sytuacji, zależy od perspektywy. Ja jestem bardzo ciekawa, jak to u Was wygląda, jaką Ty masz taką zaletę, która czasem jest też wadą, a czasem jest mega zaletą. Więc wracając do tego, do tej odwagi bycia niedoskonałą, no co to w ogóle znaczy, odwaga bycia niedoskonałą? Czy to, że ja w niektórych sytuacjach moje zalety okazują się wadami, to czy to znaczy, że jestem niedoskonała? A gdyby w ogóle nie było takiej kategorii, jak bycie niedoskonałym? Co by to zmieniło, gdyby w ogóle nie dało się myśleć w ten sposób, że ktoś jest niedoskonały? Że wszystko, co robisz w tym momencie, jest całkowicie okej. Że nie realizujesz swoich celów, realizujesz inne swoje cele i to jest okej. I to obserwujesz. I bawisz się tym. I eksperymentujesz. I sprawdzasz, co z tego wychodzi. I zobaczysz, i sprawdzasz, co ci służy. Co długofalowo daje ci rezultat w postaci twojego życia na własnych zasadach. To byśmy po prostu byli tak, Ania. Dokładnie. I czwarty rodzaj odwagi. Zerknęłam i widzę, że to jest bardzo ważny rodzaj odwagi. Odwaga odpuszczania sobie i odwaga wybaczania sobie. Wybaczania sobie tego, że nie wyszło. Wybaczania sobie tego, że nie miałam takiej wiedzy w przeszłości, jaką potrzebowałam. Odwaga. No tego, że jeśli sobie odpuścisz i wybaczysz, to staniesz się silniejsza i nauczysz się więcej, prawda? Bo jeśli cały czas się obwiniamy, ojeju, mogłam zrobić tak, mogłam zrobić inaczej, nie powinnam tego, śmego i owego. Tydzień temu o tym mówiłyśmy, prawda? To nic nie przynosi. My podejmujemy najlepszą decyzję w danym momencie, z tej perspektywy, którą w danym momencie mamy, z tej wiedzy, którą w danym momencie mamy i z tego obszaru emocjonalnego, w którym w danym momencie mamy. I to, na co mamy wpływ, to właśnie te perspektywy, które przyjmujemy. Możemy zastanowić się, jaki cel chcemy uzyskać. Wtedy nasze decyzje będą zawsze bliższe temu celowi. Możemy zastanowić się, jakie emocje chcemy uzyskać. Ale może się tak zdarzyć, że zrobimy złe założenie. No i cóż, no, to jest niesamowite. To jest cecha życia, że my zawsze możemy zmienić zdanie. Zawsze możesz zmienić zdanie. Zawsze możesz coś poprawić. Zawsze możesz zacząć od początku. Zawsze możesz. Każda minuta, też te, które z Was były w kursie Mama bez frustracji, pewnie pamiętają dobrze, że to jest takie podejście, okej, popełniłam błąd, aha, wylądowałam teraz właśnie z kosmosu, spadłam na ziemię, zastałam sytuację taką, jaka właśnie w tym momencie jest. Co mogę z tym zrobić? Akceptuję to, jak jest. Być sobą bez udawania to szczęście. Wszystkich się nie da zadowolić. Tak właśnie, Magda. Nie da się wszystkich, no, nie da się. Możemy zadowolić tylko jedynie siebie i uczyć dzieci tego, że warto siebie zadowalać. Co myślicie o tych czterech rodzajach odwagi? W którym czujecie się najsilniejsze? W którym czujecie się najsłabsze? To jest bardzo ważne, żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie i też tutaj mi na czacie odpowiedzcie na to pytanie. Bo też będziecie miały ćwiczenie do tego zaraz. Jak już wiesz, którą. Czekam tutaj też na Wasze odpowiedzi. Przypomnę też cztery rodzaje odwagi. Zaraz, znowu sobie chcę wziąć ściągawkę, bo ja lubię ściągawki. Widzicie, jestem niedoskonała, nie pamiętam, co powiedziałam. Odwaga bycia niedoskonałą. Odwaga akceptowanie tego, jaka jesteś.
odwaga podejmowania ryzyka i próbowania, i odwaga odpuszczania i wybaczania sobie. Najsłabsza się czujesz w wybaczaniu, najsłabiej w wybaczaniu sobie. Okay? I teraz ćwiczenie. Tak teraz do mnie przyszło. Czego się boisz, odpuszczając sobie? Czego się boisz w tym najsłabszym obszarze odwagi? Jestem bardzo ciekawa Waszych odpowiedzi. Czego naprawdę się boisz? Że jak odpuścisz sobie, to co się stanie? Że jak zaczniesz próbować, ci się nie będzie udawało, to co się stanie? Czego się boisz? Że okaże się, że jesteś niedoskonała. I co? Czego się boisz, jak okaże się, że jesteś niedoskonała? Drugą stroną medalu odwagi w każdym z tych czterech obszarów, ale też w każdym z tych obszarów jest lęk, jest strach. Czego się boję teraz? No nie umiem, Magda, i co? No i co, nie umiem. Jest wiele rzeczy, których nie umiem. Nie umiemy bardzo wielu rzeczy i umiemy bardzo wiele rzeczy. Nie musimy umieć wszystkiego, żeby działać. Nie da się umieć wszystkiego, żeby działać skutecznie, żeby po prostu iść. Wystarczy po prostu iść. Moja taka mądra mentorka zadała mi kiedyś takie czy pytanie, czy... Tak, to było takie pytanie. Czy jeśli pociąg rusza ze stacji, czy jeśli ty zaczynasz działać w jakimś kierunku, to czy wszystkie szlabany muszą być z góry otwarte między, nie wiem, jestem z Warszawy, Warszawą a Krakowem? Czy te wszystkie szlabany muszą być otwarte? Nie muszą. I ostatnie ćwiczenie na dzisiaj. Bo już 20 parę minut tu jesteśmy. Wyobraź sobie swój strach. Strach to jest taki pierwotny przekaz. Strach to jest twój przyjaciel, który towarzyszy nam, ludziom, przez miliony, miliony lat, tysiące lat. Jak tam ludzie są na Ziemi, to nam towarzyszy. Strach. Strach służy temu. No czemu służy strach? Strach służy temu, żebyśmy przetrwały na Ziemi, żebyśmy wszyscy przetrwali, żeby nas ostrzegać. I jest bardzo silny, przykleja się do wszystkiego. Do wszystkiego, co tylko może, na wszelki wypadek. Tak, strach też służy obronie, strach służy ochronie, obronie. Zgadza się, tak jak piszecie. Dokładnie. Jak wygląda ten wasz strach? Strach jest w pewien sposób nie myśli. Strach ma nas tylko i wyłącznie chronić. To jest nasz obronny pies. I idąc sobie przez nasze życie, idziemy sobie przez takie krzaki i w którymś momencie może się zdarzyć, że strach, taki pies, złapie trop. I nagle wydaje mu się, że złapał zająca, tak? I biegnie, biegnie z tym zającem, a my za nim, bo na tej smyczy, tak, ciągnie nas ten strach w te krzaki. I w którymś momencie nie ma ani zająca, nie ma ani... Nie ma ani drogi, nie ma niczego, tylko są krzaki. I to jest ten moment, kiedy my boimy się tak bardzo, że nie ruszymy kroku, że boimy się popełnić błąd, boimy się, no właśnie, boimy się tego strachu też. No bo coś się dzieje, prawda? Jestem w ciemnym miejscu. I to jest ten moment, kiedy każdy z nas, każdy człowiek dorosły, każdy po prostu człowiek musi z perspektywy swoich wyższych struktur położyć głowę psu na. Położyć rękę na głowie psa, bo ten pies się jeży, warczy, coś widzi, coś słyszy, coś się z nami dzieje. My nie wiemy, czy mamy się bać, ale ten moment to jest moment takiego powiedzenia temu psu: hej, patrz, rozglądaj się, tu niczego nie ma. Wychodzimy z tych krzaków. Wszystko jest dobrze. Wszystko jest dobrze, wszystko się ułoży, zaraz znajdziemy drogę. Rozejrzyj się. I to jest ten moment, kiedy z tego poziomu racjonalnego możemy uspokoić nasz strach.
Ale zawsze to sprawdzajmy, tak, bo strach jest naszym przyjacielem. To jest taki wierny przyjaciel, wierny pies, który cię będzie ostrzegał, ale w wielu sytuacjach będzie cię ostrzegał na wyrost, bo on tak naprawdę nie wie, co się dzieje. Jest to jakiś trop gdzieś w lesie. I ty wtedy możesz pogłaskać tego psa, pogłaskać po głowie, uspokoić, przytulić, powiedzieć: wszystko jest okej, okay, chodź, idziemy do domu, znajdziemy drogę. Co się dzieje, jak tak się myśli o strachu? Co się dzieje, jak się zaprzyjaźniamy ze swoim strachem? Dajcie mi znać, jak, co wam daje taka metafora, co wam daje takie spojrzenie na swój strach i jak to z perspektywy tych trzech, kilku rodzajów, czterech rodzajów odwagi do was przemawia. Jak się wam to podoba? Poproszę o jakieś sygnały, serduszka, lajki, albo wręcz przeciwnie, że wam się nie podoba, albo słówko komentarza. To jest dosyć niesamowita sprawa. Dla mnie to była bardzo niesamowita sprawa, jak ja zaczęłam w ten sposób myśleć o moim strachu. Ja bym chciała, żeby po tym naszym spotkaniu, żebyś zrobiła ćwiczenie. Narysuj twój strach. Narysuj to, w jaki sposób twój strach jest twoim przyjacielem. I zawsze wtedy, kiedy masz wrażenie, że brakuje ci odwagi, że się boisz czegoś, to zastanów się, gdzie jest twój strach. Zobacz go. I sprawdź, sprawdzaj, bo jakby ja nie chcę absolutnie, żebyście wypierały strach i mówiły: o nie, nie, to jest nieważne. Tak czasem też robimy, bagatelizujemy. Bagatelizujemy ten nasz strach, bagatelizujemy czasem, to jest druga strona medalu, tak? Albo się boimy za bardzo, albo udajemy, że go w ogóle nie ma. No i to są dwie złe postawy, prawda? My musimy zaprzyjaźnić się ze strachem, tak, żeby móc spytać go, co się dzieje, co się z tobą dzieje, gdzie jestem, gdzie jesteśmy, czy jest racjonalny powód do strachu. Sprawdzanie tego, co się dzieje w tym momencie, to jest coś, co wam pomoże odnaleźć więcej odwagi w sobie. Okay? Czyli praca domowa jest taka, żeby narysować swój strach i się z nim zaprzyjaźnić, albo jakoś sobie go uosobić. Strach też nas mobilizuje do działania i to jest całkowicie okej. Fajnie. I zróbcie zdjęcie temu strachowi. Czy to będzie strach narysowany, czy to będzie strach jakiś uosobiony, coś, jakiś obrazek znaleziony w internecie. Coś, co wam jakby do was pasuje i was wami rezonuje. Jak mógłby wyglądać wasz strach, gdyby był waszym przyjacielem? To jest takie zadanie na dzisiaj. I wrzućcie nam tutaj w grupie, w komentarzach albo w grupie na Facebooku z komentarzem, że to jest mój strach i jak się z nim będziesz zaprzyjaźniać. Czy będziesz go drapać za uchem, czy będziesz go sobie wyobrażać? Wiedzieć, gdzie jest mój strach w danym momencie, to jest bardzo duży postęp, bardzo duży rozwój. Kochany, na zakończenie, czenie. Co wynosisz z tego spotkania? Jak to działa dla ciebie? Jak to będzie działało, jak zrobisz ten krok? Jak wykorzystasz ten dzisiejszy webinar? Webinar, spotkanie, live. Co wynosisz? Co było dla ciebie taką perełką? Najważniejszą. Ja robię te live'y dla was, też dla siebie, żeby się z wami spotkać. Też pozwoliło mi to przemyśleć sobie różne kwestie, przygotowanie się do tego. Naszego spotkania, więc ja też się bardzo cieszę, to jest dla mnie też bardzo rozwojowe, ale też bardzo potrzebuję wiedzieć, co ty zyskałaś, co, z czym ty wychodzisz, czego potrzebujesz w tym momencie ode mnie też. Zaraz, już za momencik, czekam, w ogóle cały czas czekam na wasze komentarze, z czym wychodzicie z naszego spotkania dzisiaj, a zaraz, za momencik, zacznie się luty. A w lutym będziemy rozmawiać o temacie transformująca moc dbania o siebie. Dostaniecie 1 lutego ode mnie materiały, kalendarz. I też ja będę tutaj, już wróciłam z urlopu, będzie mnie teraz już więcej w grupie. I też będę was pytać, jakby, gdzie jesteście z kontaktem ze sobą? Co się zmieniło w tym miesiącu w waszym życiu? Jak teraz patrzycie na siebie? Jestem ogromnie ciekawa. Bardzo, bardzo ciekawa. Okay. Dziękuję wam serdecznie. Widzimy się dalej w grupie.
Cieszę się, że jesteście razem ze mną w tym wyzwaniu. Dalej je udostępniajcie. Udostępniajcie webinar Transformująca Moc Dbania o Siebie, bo chcę, żeby jak najwięcej kobiet, jak najwięcej mam do niego dotarło i do niego trafiło. Dlaczego? No kurczę, czy ktoś na was uczył w dzieciństwie, jak masz dbać o siebie? No nie, kiedyś się musimy tego nauczyć. Więc piszcie, udostępniajcie zaproszenia na webinar, udostępniajcie ten drugi miesiąc, ponieważ materiały będą dostępne przez cały miesiąc. Ja też tak zrobię, że jeszcze przed końcem stycznia udostępnię wam materiały do styczniowego programu Basic, na poziomie Basic. I działamy. I działamy i malutkimi kroczkami, malutkimi, z ogromną wyrozumiałością, z miłością do siebie, byciem swoją przyjaciółką. Działamy, działamy. I przez to wszystko tak się rozgadałam, że zapomniałam wypić kawę. O, proszę, to jest moja kawa, wszystko jest, wszystko było. Buziaki, serdeczności, bądźcie ze mną w grupie, piszcie co u was, bo ja to robię dla was. Dzięki, pa!